Mamy dzisiaj piękny dzień na spacer. No to prawda, żal nie skorzystać, zwłaszcza, że choćby chwila spędzona na świeżym powietrzu pozytywnie wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Co dzisiaj planujemy? A dzisiaj odwiedzimy chociażby ekologa, ale też wpadniemy na chwilę do sklepu z roślinami, w którym dowiemy się nieco więcej o ich domowej hodowli. Właśnie o tym w dzisiejszym odcinku programu W Dobrym Nastroju. Po lewej stronie mamy górkę skarbowców, po prawej siłownię na świeżym powietrzu, a z nami jest pani Małgorzata Piszczek. Proszę powiedzieć, czym się pani zajmuje i kim pani jest? Jestem człowiekiem. Zajmuję się w życiu, jestem architektką krajobrazu i jednocześnie jestem biolożką botaniczką. Zajmuję się projektowaniem ogrodów, ich urządzaniem, pielęgnacją ogrodów. Zajmuję się również edukacją przyrodniczą. Trzeba przyznać, że we Wrocławiu mamy naprawdę dużo pięknych, zielonych terenów, ale Park Grapiżyński no, jest pod tym względem już wybitny. Zresztą wie pani też o tym najlepiej. Tak, poza tym wszystkim jestem też zieloną aktywistką, przyrodniczą aktywistką i zajmuję się Parkiem Grabiszyńskim jako społeczniczka. Ja zajmuję się, będąc w Społecznej Radzie Parku Grabiszyńskiego, a także jako społecznicy współpracujemy z Zarządem Zieleni Miejskiej, tworząc wspólnie jeszcze z innymi osobami, naukowcami między innymi, tworzymy Radę Parku Grabiszyńskiego przy Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Czym te rady się zajmują? Na czym polega Państwa działalność? Społeczna Rada Parku Grabiszyńskiego, no cóż, zajmuje się taką, można powiedzieć w tym momencie już mentalną opieką nad parkiem i zajmuje się współpracą z Radą Parku Grabiszyńskiego przy Zarządzie Zieleni Miejskiej. Takie nasze bieżące działania to przede wszystkim ustalanie tego, co się robi w parku. Proszę powiedzieć, skąd u Pani wzięła się ta miłość i potrzeba kontaktu z przyrodą? Pewnie, jak u każdego, można powiedzieć, dzikiego dziecka. Jeżeli w swoim dzieciństwie nie jesteśmy wykluczeni z przyrody, tylko jesteśmy zachęcani do przebywania w niej przez naszych dziadków, przez naszych rodziców, to po prostu ta przyroda jest naszym domem, jest częścią naszego życia. Nie obawiamy się w niej i jednocześnie traktujemy ją jako coś, co jest nam bliskie, bo znane i co warto chronić. Więc na pewno stąd, po drugie oczywiście na pewno ze studiów kierunkowych, to też tak. Też taka przyroda właśnie dla nas powinna być, chociaż zaczęliśmy to doceniać chyba niedawno, jeśli chodzi o taką szerszą świadomość na tego, jak bardzo ta przyroda wpływa też na nasze samopoczucie. Trudno to wiedzieć, czy niedawno, bo kiedyś po prostu ludzie w przyrodzie byli, żyli, byli od niej zależni. Właściwie każde ich działanie łączyło się z jakimś wpływem ich na przyrodę inną niż ludzie, bo ludzie też są częścią przyrody i jednocześnie z wpływem przyrody na ich działanie. Musieliśmy się zmagać na przykład z wiosennymi roztopami, z zalewaniem pól, nasze plony były bardzo zależne od pogody, były zależne od gradacji szkodników i tak dalej. W tym momencie rozwoju naszej cywilizacji my już od tej przyrody się bardzo mocno oddzieliliśmy. A czy możemy mówić o tym, że otoczenie przyrody, że drzewa wpływają jakoś na nasz układ nerwowy? Niewątpliwie tak. To znaczy, tak jak powiedziałam, te drzewa i w ogóle przyroda działa na nas przez nasze zmysły. Oczywiście, że nasze zmysły są ograniczone. My tutaj dysponujemy wzrokiem, możemy widzieć przede wszystkim zieleń, która jest dla nas kojąca. To jest ewolucyjne uwarunkowanie. Wiadomo też, że drzewa, w ogóle przyroda miejska, której ważną częścią jest miejska zieleń, świadczy nam dla nas wiele takich usług, które nazywamy usługami ekosystemowymi. Ona przede wszystkim zatrzymuje wodę w glebie i w ogóle w swojej strukturze. Dzięki czemu postrzegamy ten, jest tutaj większa wilgotność powietrza w takim parku. To jest przyjazne środowisko dla ludzi, w ogóle drzewa, rośliny, wyparowując wodę ze swojej powierzchni, ochładzają jednocześnie swoje otoczenie. I to są te ważne rzeczy, które drzewa robią dla nas i dzięki czemu postrzegamy przebywanie w parku czy w jakimś innym terenie miejskiej przyrody jako dobre dla nas. Bardzo dziękujemy. Nie pozostaje nam nic innego, tylko pójść na spacer. Zapraszamy.
Wiemy już, jak dbać o przyrodę, ale warto pamiętać także o naszych braciach mniejszych, czyli o zwierzętach. Jesteśmy przy stawie Pilczyckim i jest z nami pani Ewa Zyś-Gorczyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewa jest założycielką Fundacji Szklane Pułapki. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle narodził się pomysł tego, żeby stworzyć taką fundację i czym ona się zajmuje? Tak naprawdę pomysł przyszedł sam do nas, to znaczy nie pozostaliśmy obojętni na krzywdę ptaków. Znaleźliśmy martwe ptaki pod jedną z wiat przystankowych w niewielkiej górskiej miejscowości i od tego się tak naprawdę cała historia Szklanych Pułapek zaczęła. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak wielki jest to problem, jaka jest skala zjawiska i czy w ogóle w Polsce istnieją jakiekolwiek przepisy prawne, które by chroniły właśnie ptaki przed tym szklanym zagrożeniem. No i właśnie, istnieją jakieś przepisy prawne, które chronią ptaki? Tak, do końca tych przepisów niestety nie mamy jasno sprecyzowanych. Oczywiście można się powoływać na ustawę o ochronie przyrody, która zakazuje zabijania zwierząt prawnie chronionych, a ptaki do takich właśnie gatunków należą. Niemniej jednak bardzo często inwestorzy, którzy budują szklane powierzchnie, nie mają wiedzy, nie mają świadomości, że ten budynek za kilka miesięcy zacznie zagrażać ptakom, więc jakby tutaj przede wszystkim taka duża chyba działka, jeżeli chodzi o edukację, żeby dotrzeć do tych grup społecznych, które są odpowiedzialne za tworzenie szklanych powierzchni, tak aby już na etapie projektowania chronić ptaki przed tym zagrożeniem. Jak Państwo jako fundacja chronią ptaki przed rozbijaniem się o szyby? Przede wszystkim staramy się docierać do miejsc, które rzeczywiście ptakom zagrażają. Takich miejsc jest niestety coraz więcej w Polsce i my cały czas dostajemy nowe sygnały o budynkach, które zabijają ptaki. Staramy się docierać do osób odpowiedzialnych za właśnie taki budynek, czy taką inwestycję, bo to też mogą być właśnie ekrany akustyczne, mogą być wiaty przystankowe. I nakłaniać do zabezpieczenia. Również fundacja świadczy takie usługi i stara się też we własnym zakresie, siłą rąk wolontariuszy, zabezpieczać szklane powierzchnie przed uderzeniami ptaków. Jaki obszar obejmuje fundacja swoim działaniem i skąd Państwo wiedzą, które budynki są najbardziej narażone, a raczej gdzie ptaki są najbardziej narażone na kolizje z budynkami? Fundacja ma tak naprawdę zasięg ogólnopolski. Jej siedziba znajduje się we Wrocławiu, natomiast wolontariusze, którzy są zrzeszeni wokół fundacji, mieszkają w całej Polsce. Jeżeli chodzi o budynki, które zagrażają ptakom, to my przede wszystkim wiemy, takie informacje zasięgamy z naszego rejestru, ogólnopolskiego rejestru kolizji ptaków z szybami. A proszę powiedzieć, skąd u Pani się wzięła taka misja, żeby założyć właśnie fundację i zacząć realnie działać w tym temacie? Tak jak powiedziałam, ten problem w sumie znalazł mnie. Ja nigdy nie myślałam, że będę zajmować się ptakami, że stanę się ornitolożką. Po prostu trafił ten problem do mnie i rzeczywiście podjęłam rękawice. Zaczęłam się zastanawiać, jak mogę pomóc ptakom, żeby im z nami, z ludźmi, z naszymi budynkami, z naszą infrastrukturą było po prostu lżej. Kto może zostać wolontariuszem? Wolontariuszem może zostać każdy, kto tylko ma ochotę dołączyć do naszych tutaj szeregów, wspierać nas swoim wolnym czasem, swoją aktywnością. Tak naprawdę nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o wiek, o wykształcenie. Może dołączyć tak naprawdę absolutnie każdy, kto tylko przejmuje się losem ptaków i chce im po prostu pomóc. I do tego serdecznie zachęcamy. Dziękuję bardzo. To, że przyroda ma na nas zbawienny wpływ, wiemy już bardzo dobrze. Nie zawsze jednak mamy codziennie szansę pójść do parku czy do lasu. Na szczęście możemy trochę przyrody wnieść do swojego domu. A takie hodowanie roślin stało się ostatnio bardzo modne. Ja przyznam szczerze, że też poddałam się temu trendowi, bo mam w domu i strelicję, i monstery, i sansewerię. Ale u Ciebie też widziałam kilka kwiatków. Rzeczywiście kilka mam. Nie mam pojęcia, jak się nazywają. I chyba nie zawsze się z nimi dogaduję. To nie jest kwestia chyba dogadywania, a raczej świadomości tego, jak się nimi zajmować. A ja już znam świetne miejsce we Wrocławiu, gdzie wszystko nam powiedzą. To co, idziemy? Idziemy.
I tak jak mówiłyśmy, zieleń w domu niezwykle pozytywnie wpływa na nasz nastrój. Zresztą doskonale wie o tym Anna Zielińska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Od lat zajmujesz się roślinami, czego efektem jest chociażby ten dzisiejszy magazyn, w którym jesteśmy, Jungle Boogie. Zgadza się. I co zauważasz również, że to obcowanie z roślinami na co dzień, w takim pomieszczeniu domowym, po prostu też wpływa na nasz nastrój, poprawia nasz humor? Tak, samo jakby robienie przy roślinach, czyli zanurzenie rąk w ziemi, przesadzenie, podlanie, wytarcie liści i patrzenie na zieleń już sprawia, że mamy lepszy nastrój, łatwiej się koncentrujemy i pomieszczenie nie jest takie obce, bezosobowe, tylko czujemy się w nim przytulnie i no i też czasami można mieć taki nastrój wakacji jakiś. No ja przyznaję, że też już od 2 lat mniej więcej zbieram swoją roślinną kolekcję i faktycznie o wiele przyjemniej siedzi mi się w tych pomieszczeniach, w których akurat te rośliny mam. No właśnie, jeśli będziemy chcieli zaczynać swoją przygodę z roślinami, to jakie najlepiej wybrać na sam początek, żebyśmy nie zrobili im krzywdy? No przede wszystkim nie zaczynajmy od roślin kolekcjonerskich, które są bardzo drogie, bo jeszcze nie mając wprawy w uprawie, możemy je bardzo szybko ukatrupić, brzydko mówiąc, no i ponieść dosyć duże koszty. Więc zacznijmy od takich roślin, które są łatwo dostępne i są niedrogie i proste w pielęgnacji. Jeżeli chodzi o przykłady, to na pewno nieśmiertelne sansewierie, czyli języki teściowej, zamiokulkasy, maranty, epipremna. To są takie rośliny, które naprawdę, czy skrzydłokwiaty, ciężko jest zabić. Dobrze współpracują i dopasowują się też do warunków nie do końca korzystnych, czyli na przykład do suchego powietrza w mieszkaniu. Znoszą to, że je przelejemy, zniosą to, że ich nie poddajemy. Także takie, od takich gatunków łatwych bym zaczynała. No i też zawsze warto poczytać przed zakupem o roślinie, żeby wiedzieć, że jeżeli mamy bardzo słoneczny salon, to musimy kupić tą i tą roślinę, a tamta nam umrze. I odwrotnie, jeżeli mamy gdzieś tam roślinę z lasów tropikalnych, z poszycia dolnego, no to nie możemy jej dać na palące słońce. No właśnie, bo tutaj też jest ważne to, żebyśmy dobierali rośliny do pomieszczenia, a nie w drugą stronę. A nie odwrotnie, bo to niestety nie działa. No właśnie, jeśli chodzi o takie podstawowe też elementy, o które musimy zadbać, jeśli chcemy, tak jak wspominałaś, dbać o te rośliny, czyli i odpowiednio je nawilżać, i odpowiednio je nawadniać, to czy jest coś takiego, w co warto byłoby się na początek zaopatrzać, czy wcale nie potrzebujemy jakichś specjalnych gadżetów? Na pewno każdą roślinę trzeba przesadzić do odpowiedniego podłoża, bo to, co kupujemy, jest w podłożu takim produkcyjnym, które nadaje się do produkcji i transportu roślin, ale nie nadaje się na stałe do uprawy. Więc pierwsze co to podłoże. I to też nie może być jedno podłoże do wszystkiego, tylko troszkę inne do kaktusów, inne do tropikalnych. Jakby każda roślina ma swoje wymagania, więc jedna rzecz podłoże. Druga rzecz, podlewać zawsze warto wodą odstaną i przefiltrowaną, żeby to nie była zimna kranowa. I trzecia rzecz, jeżeli chcemy mieć rośliny tropikalne, takie faktycznie, które nam się kojarzą z dżunglą, to na pewno przyda nam się nawilżacz powietrza i termometr z higrometrem, który będzie nam mierzył, jaką mamy wilgotność powietrza w naszym pokoju. No i właśnie, wbrew pozorom hodowanie roślin u nas w domach wcale nie jest takie trudne. Zresztą istnieje już dzisiaj tyle stron internetowych i poradników, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Chociażby tak wpaść na Twojego bloga. Zapraszam. Kolejny odcinek programu W dobrym nastroju dobiega już końca. Dowiedzieliśmy się dzisiaj wielu ciekawych rzeczy i mamy szczerą nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do tego, żebyście więcej czasu spędzali wśród zieleni. Dziękujemy, że byli Państwo z nami i do zobaczenia już niebawem.